No i cześć, siemano, z tej strony Cycu, witam was w pierwszym odcinku. Jakim pierwszym? W trzecim odcinku serii Spyro Reignited Trilogy. I oczywiście gra Spyro the Dragon. No i w poprzednim odcinku kończyliśmy sobie Kamienne Wzgórze i Dolina Nocy. Czyli dzisiaj idziemy sobie z chłopakami na rynek. Tak, poziom się nazywa Rynek, z tego co pamiętam. Raczej na pewno, jestem tego w 100% pewny. I daję sobie rękę uciąć, że ten poziom to rynek. No oczywiście. Skakujemy i zobaczymy, co to będzie. Pewnie sobie zaraz przypomnę. Ale zobaczymy. Podróż do rynek. Jest fajny słodziok. Dobra. I co mogę powiedzieć? To jest odcinek nagrywany na zapas. I będzie on wrzucony w sobotę i w niedzielę, czyli jutro, też możecie się spodziewać filmu, gdyż w sobotę i w niedzielę filmy, no to znaczy w weekendy filmy będą się pojawiały codziennie. Nie tak jak w tygodniu co dwa dni, tylko codziennie. Dobra, a tutaj już mamy pierwszego smoka. Kim jesteś? Nils. No, mów. Ale szczupły. Witamy na rynku, Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru z bykami. Trochę się teraz porozglądaj. No dobra. Ja się nie mam co rozglądać, bo to jest jasne, że muszę iść tam. W sumie od obszaru z bykami trafiłem w byczka. Ja tych byczków zabijać nie będę, bo chyba jest tak. Musi być punkt umiejętności. Oczywiście, wszystkie byki utknęły. No, czyli... No, czyli wszystkie byki utknęły. No, dosłownie. No. Czyli wszystkie... Nie udało mi się. No, czyli wszystkie byki właśnie są tak. Tak bite, jakby wbijane głową. Dobra, nieważne. Mamy żyćko, mamy już 9 żyć, więc jesteśmy porządnie przygotowani. A tu kolejny smok, Devlin. Dzięki, Spyro. Niemiłosiernie spędzał mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba wcisnąć skok, gdy jest się w najwyższym punkcie skoku? Czemu na torcie był napis Spyro? O, dobra. Dlaczego na tym torcie był napis Spyro, no? Skąd on ma wiedzieć, że Spyro do nich przybędzie? No ale dobra, no. Jest. Chyba trzeba tutaj wejść po schodach. I mamy skrzynki. Jezu, bym tego byczka zaczekałbym tego byczka. Nie! Uwolniliśmy smoka, dobra, nieważne. Alvar. Spyro! Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Łotr, który ukradł smocze jajo! Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć migiem! Zaczynam opadać sił! No tak, tutaj będzie jajko. No oczywiście. Jeszcze jeden smog i jajko. No w zasadzie to poziom już mamy ukończony, no ale wiadomo, że poziom będę maksować. Tak. Okej. Wszystkie byki chyba jeszcze nie utknęły. Dobra, czy tam jeszcze coś mamy? Mamy tam jeszcze... Zboż! Jeszcze? A, tam, dobra. No to jeszcze tam chyba trzeba będzie po tym lecieć. A teraz lecimy na górę. Czyli tutaj. Okej. I tutaj właśnie jest ten złodziej, którego my na razie nie będziemy łapać, bo muszę znaleźć klejnoty. Wszystkie klejnoty dopiero po tym, wiem z doświadczenia, że najpierw klejnoty, po tym się go łapie. No i tutaj bym już ominął. Bo po tym się po prostu o klejnotach ja zapominam i będę mówił, no i znowu tutaj będę musiał wracać, no. No i tak tutaj będę musiał wracać, żeby tego łotra zaciukać, no ale no, nie jest to przyjemne się dowiedzieć, że na przykład brakuje ci dwóch diamentów. Dobra. Ja. Dobra, punkt umiejętności zdobyty. A gdyby tak w tego smoka? Nie, to nic nie daje. Dobra, uwolnimy tor.
Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Swój postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika w menu pauzy. Okej, okay. Wszystkie smoki znalezione. Diaksy znalezione, jeszcze tylko jajko i poziom będzie ukończony w 100%. Dziękujemy bardzo. Jajko zdobyte i poziom ukończony w 100%, tak? Oczywiście. No więc bardzo szybko nam poszedł ten poziom. Tak, tak mi się wydaje, że bardzo szybko nam poszedł. W sumie to nie wiem ile czasu minęło. No zakładam, że jakieś 6 minut może. Zobaczymy. Dobra, nie zabijamy tych byków, bo nie ma sensu. Wracamy do domu i przechodzimy sobie w zasadzie takiego jakby bossa. Czyli twierdza Dynki? Dynki? Chyba tak. Nie wiem. Nie wiem, jak to zostało przetłumaczone. No chyba raczej twierdza Dynki. Coś takiego. Dobra, nieważne. Mamy 600 diamentów, klejnotów i powrót do oświecenia. Dobra, rynek. I ciach. Okej. Okay. I bosik będzie tutaj. Ja mówiłem, że speedwayem. Speedway albo będą na jakichś takich dodatkowych, specjalnych... O właśnie. Jak? Twierdza Dynki. I speedway będą albo na live'ach, albo na jakichś dodatkowych... co dodatkowych? Dodatkowych odcinkach, jak już skończymy serię. No klimatycznie, klimatycznie. I tutaj będą psy, które mnie zawsze wkurzały. Pieski, które będą do nas skakać, nas przygniatać. To jest 100% to. O ile sam w sobie poziom nie jest długi, jest bardzo krótki, to te psy mogą sprawić naprawdę dużo problemów. Tak, trzeba je dwa razy czasnąć, żeby zginęły. No skocznik. Piu, piu. Okej, okay, dobra. I po psach. No, czyli chyba spamowanie to jest jeden z najlepszych sposobów. Jak śmieliście! Dobra, trudno. No nie, no, pies mi zaczął szczekać. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Dobra, no w sumie to pokazanie, gdzie są diamenty, nie miało tu sensu. Tam nie ma, nie ma. Okej. Okay. No nie, dobrze, że... Dobra, nieważne. Aha, zabiłem go, ale i tak mnie przygniótł. Fajnie. To może ja się tak szybko jeszcze wrócę i czy nie ma tutaj żadnego, żeby sobie Sparksa ulepszyć? Nie ma. Nie ma, dobra. Ja walę. Te psy są naprawdę wkurzające, bo ja je zabijam. Zaraz zginiemy. Zaraz zginę. Ale ja zabijam te psy. Ja je zabijam. Ale one mnie i tak przygniatają. Niesprawiedliwe. Tutaj wiem, że będzie... Jest! Dobra. Dobra. Tutaj na razie jestem spokojny, no tylko, że może być problem, bo tam na koniec będzie właśnie bosik. No ale w sumie ten boss jest łatwy, no więc... No bo tutaj to jeszcze się tego nie ma co bać. I dobra, jest już checkpoint, bo mamy smoka. I co to jest za smok? Nevin. Nevin uratowany. No przedstaw się. Nieznośny Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Dawać go! Pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Dynka ma w zanadrzu sporo sztuczek. No i właśnie to jest teraz boss, czyli Dynka. Zakładam, że jej nie pokonamy, tak? No ale spróbujemy. Okej. Okay. Tutaj są dwa psy. Dwa psy pójdą łatwo. O i... No i już zaraz będzie po Dyńce. A, czyli... Nie. Najgorzej. Gorzej być nie mogło. Dobra, ale no może i życie straciliśmy, ale mam od mama Sparksa. Dlaczego ja go nie... Dobra, ja już tego nie będę komentował, po prostu
Pop się. Idziemy dalej. No, otwieraj się. Wyjka. Dwa na raz. Ciach. I podnicę. Dziękuję bardzo. I to był właśnie boss. Do domu. Otworzyło się. I tutaj będą wszystkie diamenty. Oczywiście. Dobra. I poziom ukończony w 100%. No to był bardzo krótki poziom, no. Bo taki trochę bosi, prawda? Dobra. I idziemy do domu. No i w zasadzie to ten odcinek można zakończyć. Chociaż, no w sumie to jest weekendowy odcinek, no to mógłby być trochę dłuższy, no ale dobra. Na dzisiaj to już niestety będzie koniec. W niedzielę będzie film dłuższy. Znaczy, postaram się, żeby on był dłuższy, około 30 minut. Będzie trwał po 20, no jakoś tak. No ale dobra, dynka jest. Speedwaya też nie będziemy robić. No i jeszcze tutaj zrobimy tak. Wow, widzę, że nie marnowałeś swojego czasu. Teraz chcesz ruszać do krainy strażników pokoju. No i ruszamy. I ja właśnie tutaj się z wami pożegnam. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawiajcie, inaczej, subujcie, lajkujcie, komentujcie, oceniajcie i dajcie dzwoneczek, by nie ominął was żaden nowy odcinek ze Spyro. A teraz ja się z wami żegnam. Cześć!